Jeszcze niedawno wszystkie sklepy, które nie sprzedawały produktów niezbędnych do życia, były zamykane na czas epidemii. Ten sam los spotkał centra handlowe, które uznano za miejsca potencjalnie niebezpieczne do rozprzestrzeniania się wirusa. Teraz, po rozluźnieniu ograniczeń przez rząd, kolejne sieci otwierają swoje placówki. Kolejne sklepy przygotowują otwarcia po tym, jak rząd rozluźnił wcześniej wprowadzone ograniczenia. Do tej pory Polacy, którzy chcieli zrobić zakupy inne niż dotyczące produktów pierwszej potrzeby, zmuszeni byli korzystać ze sprzedaży online, co nie zawsze jest proste, np. przy doborze ubrań. Wygląda jednak na to, że część sklepów wznowi swoją stacjonarną działalność. Sklepy znowu będą otwarte. Podano już dokładne informacje, wśród nich są dwie popularne sieci sklepów, obuwniczy CCC i odzieżowy H&M. Grupa CCC poinformowała za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, że otwarto już 100 sklepów stacjonarnych. Otwarcie dotyczy jednak sklepów poza galeriami handlowymi, które do czasu pozostaną zamknięte. Podobnie postąpił H&M, który również otworzył część sklepów stacjonarnych. Zdecydowano jednak, że otwarte będą jedynie 4 lokale. Po jednym w Katowicach, ulica Stawowa 9, w Zakopanem, ulica Krupówki 49, Wrocławiu, ul. Świdnicka 7, i Sopocie, ulica Bohaterów Montecassino 55/57. Sklepy będą otwarte jedynie w godzinach 11-19. Sklepy pozostaną otwarte, ale pod pewnymi warunkami. Trzeba przestrzegać zasad sanitarnych. Dyrektor sprzedaży CCC, Jakub Grzelak, zapewnił, że pracownicy sklepu będą wyposażeni w środki ochrony osobistej. Wśród nich są płyny dezynfekujące, maseczki i rękawiczki lateksowe. Ponadto na wejściu do sklepu mają być przygotowane dozowniki ze środkiem dezynfekującym dla klientów. Przy kasach znajdować się będą informacje przypominające o konieczności zachowania dystansu i rekomendujące płatność bez gotówki. Dwa. Z kolei sklep H&M poinformował, że na klientów czekają rękawiczki i żele do dezynfekcji. Również przypomniano o płatności bezgotówkowej i konieczności utrzymywania dystansu. Zaznaczono przy tym, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, wszystkich obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Źródło: Radio Z.